Siemanko, z tej strony Kamyk i ten filmik nie będzie specjalny, nie będzie miał specjalnej miniaturki. To będzie zwykły filmik z podziękowaniami dla reprezentacji. Naprawdę wow. Pierwszy raz mogłem osobiście przeżyć takie emocje z reprezentacją. Nigdy, przenigdy. Nie mogłem tak emocjonować się na meczu. Karne ze Szwajcarią, serce tu, przy gardle. Z Portugalią również. Po prostu niesamowite. No, odkąd się urodziłem, jestem kibicem, fanem w piłki nożnej od zawsze. Brazylia, od małego, uwielbiałem Brazylijczyków, bo nie mogłem oglądać innej reprezentacji, bo Polaków po prostu nie dało się oglądać od momentu, kiedy się urodziłem. Mistrzostwa Świata w 2002 roku, nie pamiętam za bardzo, wiem mniej więcej kto grał, no ale osobiście sam niewiele z tego pamiętam. Pamiętam Euro w 2008 roku, kiedy to Boruc wyciągał naprawdę niesamowite piłki, ale co, skończyło się na fazie grupowej. Pamiętam Euro 2012, kiedy Polska, no niestety, no najlepiej nie zagrała i zamknięty dach zrobił swoje. Ale to, co pamiętam teraz, to jest po prostu niesamowite. Tego się nie da opisać. Ja po prostu wczoraj z tym szalikiem w strefie kibica w Gorzowie siedziałem, kibicowałem na maksa. W drugiej minucie nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje. Jak to jest możliwe, że my już prowadzimy z Portugalią. Później ta akcja w stylu brazylijskim z 90-tych lat, gdzie po prostu taka klepa, że mi da, wiesz, oczy wyszły, wszyscy dookoła byli w szoku. Jak to Polacy zagrali taką akcję? Na jeden kontakt, gdzie Pepe miał zawiązane nogi. Pepe, jeden z najlepszych obrońców na świecie, nie wiedział, co ze sobą zrobić. Niesamowite. No niestety trochę strefa kibica w Gorzowie była głupia na tyle, że 20-30 sekund po skończonym karnym, kiedy Quaresma strzelił, wyłączyli ekran. Koniec, idźcie do domu. Po 30 sekundach. To jest niesamowite, ale po prostu ten szalik, brakuje mi tylko koszulki, ale po tych mistrzostwach na pewno będę miał, jestem sezonowcem Polaków, tak. Nie, po prostu, ja nie mogę dzisiaj innego filmu wydać, mnie, mam katar nie dlatego, że, znaczy nie ściągam nosem dlatego, że płakałem, ale po prostu niesamowite. Wczoraj byłem smutny wieczorem, dzisiaj rano też, live mi trochę pomógł, teraz już jestem w miarę weselszy. Bo wiem, że ten półfinał to by było coś nadal niesamowitego i przyjemnie by się oglądało to Euro dalej. Oczywiście będę oglądał mecze, ale nie już z takim zapałem, jak to robiłem do tej pory. Niesamowite emocje. No i co, we wrześniu eliminacja Mistrzostw Świata. 100% jadę na jakiś mecz. 200% macie relacje z tego na YouTubie u mnie. Jadę na jeden, jak nie na dwa mecze eliminacyjne. Jeżeli będzie jakiś w Poznaniu, nie wiem, muszę znaleźć rozpiskę, jadę, rezerwuję bilety, jestem. Będę kibicował. W końcu mamy reprezentację, której warto kibicować i z którą można cieszyć się każdym meczem. Jestem wdzięczny. Trzymajcie się. Cześć.